Witajcie w ostatnim, albo i też pierwszym odcinku. Jak to patrzeć? Bo może też nie ostatnim, nie pierwszym, ale myślę, że jednak tak. Ostatni odcinek, bo prawdopodobnie kończymy drugą serię z Crusader Kingsa. Pierwszy, bo zaczynamy trzecią, ale nawet nie pierwszy, tylko zerowy. Tak. Były propozycje, żebym kontynuował mimo wszystko grę. Tamtą Rusią, trochę zagubioną, trochę, bo straciłem władzę na Rusi, stałem się podrzędnym księstwem i ktoś proponował, żebym tą władzę starał się odzyskać. To jest propozycja, nie powiem, jest to bardzo dobra propozycja nawet i bardzo ciekawa, bo jest to na pewno, będzie mieć troszeczkę, będę się troszeczkę powalczyć. Ale nie spotkała się ona z większym odezwem, dlatego myślę o rozpoczęciu trzeciej serii, trzeciego sezonu, raczej chciałem powiedzieć, trzeciego sezonu z tej gry i do wyboru mamy cztery dodatki: The Old Gods, The Republic, The Sunset Invasion i The Sword of Islam. Islam, czy to, przepraszam. No. Więc już o wiele szerszy mamy zakres możliwości. Możemy wybrać mapę The Old Gods. Myślę, że jeżeli chcemy wybierać, to możemy wybrać The Old Gods, Stamford Bridge albo w ostateczności Rise of the Hansa. Nic innego, bo no Rise of the Hansa, jeżeli chcielibyśmy zagrać Hansą. Bo tak ja uważam, że od początku jest najlepiej grać. The Old Gods. No The Old Gods to są oczywiście bardzo fajne plemiona. Ale fajnie to brzmi. Bardzo fajne plemiona protestanckie, co ja, barbarzyńskie, czy nawet, jakby to powiedzieć, plemiona heretyckie można nawet nazwać, patrząc na religię państw zachodnich. No, jest kilka tych, możemy we wszystkich korzystać. I Stamford Bridge również możemy korzystać z państw niekatolickich, czy no nie, ogólnie niechrześcijańskich, jak i również możemy korzystać z państw islamskich. Tak samo w tym The Old Gods, oczywiście to nie jest tak. Dlatego możliwości jest masa. Cała Europa jest dla nas dostępna. No może za wyjątkiem jednego, bo tu chyba wszystko jest dostępne, za wyjątkiem jednego, mianowicie państwa papieskiego. Nie możemy być teokracją. To jest jedyny wyjątek od całej zasady. Dlatego wybór pozostawiam wam. Padło już kilka propozycji, między innymi Persja. Padło jakieś tutaj państwa, ale to było na Stamford Bridge. Nie pokazywałem wam tego. Tak wygląda mapa The Old Gods. To jest nowa mapa i ona ma w sobie właśnie wielkie Great Moravia, czyli ten wielki państwo morawskie, które istniało, założone przez kupca francuskiego. Jeżeli pamiętacie z historii, te polskie jakieś księstwa. Piast, jest to jakieś po prostu różne księstwa. I to jest jedna z propozycji. Możecie się rozglądnąć z jakimś państwem i sobie wybrać. Proszę o komentarze. O to właśnie proszę. Proszę piszcie komentarze, z kim chcielibyście mi widzieć, kim chcielibyście, żebym grał. Oczywiście proszę nie piszcie w komentarzu dwie propozycje, bo którą wybrać. Po prostu piszcie jedną propozycję. I bardzo bym najlepiej prosił, jakby osoby, które się zgadzają z tą propozycją, po prostu polubiły tą propozycję. To będzie najlepszy sposób, żeby zobaczyć, która ma więcej, że tak powiem, lajków, ta będzie brana pod uwagę. Dlatego myślę, że to jest wszystko w tym odcinku, bo więcej nie zrobimy. No. Chcę na wasze odpowiedzi, odpowiedzi. Po pierwsze, na pewno, czy uważacie, że kontynuować serię w drugą część? A jeżeli nie, to zaproponujcie państwo, jakim miałbym grać. Oczywiście dozwolone są też państwa, no jak to powiedzieć, pomniejsze gry. Chodzi tu oczywiście o to, że dozwolone jest granie wasalami. To nie jest zabronione, to jest jak najbardziej dozwolone i może być zaproponowane. Dlatego zostawiam was z mapą i ja was żegnam. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. I tutaj jeszcze jakieś przeglądy ostatnie, Stamford Bridge i The Old Gods i no Hansa, Rise of the Hansa, nie wiem czy to jest potrzebny przegląd, bo byśmy grali tylko Hansą, mówię, to jest tylko dla Hansa. Dlatego dziękuję wam bardzo za oglądanie, do zobaczenia w pierwszym już odcinku, najprawdopodobniej pierwszym odcinku trzeciego sezonu. Cześć!